W dzisiejszym filmie z Rebirth Champions mamy naprawdę, naprawdę dużo roboty, bo po pierwsze musimy sobie zrobić wszystkie upgrade'y, mam nadzieję, że dzisiaj nam się to uda i do tego mamy całkiem dobry team, oczywiście halloweenowych petów, dzięki którym będzie to łatwiejsze, bo mamy aż 4 sekrety, co prawda te najmniej rzadkie, no ale 4 sekrety, do tego mamy 35 goldów, jeżeli chodzi o mityki i 154 zwykłe mityki, a więc na pewno uda nam się zrobić może jakieś galaxy, może toksiki, na pewno chcę zrobić tak, żebym miał pełny team jakby sekretów, no i oczywiście tych mityków, żebyśmy mieli jak największy mnożnik. I jeszcze też zapomniałem o jednej rzeczy, którą dzisiaj zrobimy, zapomniałem w poprzednim filmie, kupić sobie skinu na kliknięcia i oczywiście aurę, więc na początku może sobie właśnie kupmy tą aurę, znaczy w sumie na początku to bardziej kliknięcia i tutaj mamy halloweenowy skin na kliknięcia, więc sobie go oczywiście kupiłem i jeszcze musimy pójść oczywiście na Atlantis kupić sobie aurę, bo musimy mieć jak największy mnożnik, bo chciałbym utrzymać tą pozycję, na razie jesteśmy na 19 miejscu, ale no i tak najwięcej się będzie zmieniać jak będzie event na kliknięcia. Na razie takiego nie ma, więc niewiele się zmienia i tutaj mamy halloweenową aurę, więc zobaczmy jak ona wygląda. No mamy takie dynie po prostu wkoło mojej postaci. Nawet fajnie to wygląda. W sumie więcej tych dyni mogłoby trochę być. Ale jakby było więcej, to by był chyba podobny efekt jak było z tymi emotkami, z tą aurą, z tymi emotkami. Wtedy to było za dużo, więc może lepiej jak jest mniej, aniżeli więcej. Dobra, ale teraz wracamy na halloweenowy event i teraz muszę sobie poprzerabiać te wszystkie pety tak, żebyśmy mieli full team. Na początku może załóżmy sobie te sekrety i one w ogóle mnożą dynie razy 4000. Znaczy w sumie ten mnoży dynie razy 4000, bo ma level taki. Te tutaj są niewylevelowane i mnożą razy 3500, więc sobie na początku te załóżmy i poprzerabiajmy na razie wszystkie pety na toksiki. Myślę, że toksików będziemy mieć full team i później zobaczymy, ile będziemy mogli przerobić tych toksików na galaxii. I w sumie to tak naprawdę nie możemy nawet full teamu toksików sobie zrobić, bo tutaj wyjdzie nam 13 toksików z tego, a mamy tutaj 4 pety, czyli tak naprawdę musimy sobie 2 goldy jeszcze zostawić. A więc dobra, ja to sobie to przerabiam tak, żeby mi zostały 2 goldy i zobaczymy, jak wtedy będziemy szybko farmić oczywiście dynia. Dobra, i musimy to zrobić w taki sposób. Zakładamy sobie tutaj te toksiki. Te toksiki mnożą razy 1600 dynia, więc w sumie dużo. No i tutaj jeszcze musimy założyć 3 goldy. I na razie nasz team do farmienia dyni wygląda w taki sposób. No nie wygląda tego super dobrze, ale chyba myślę, że ta źle nie jest. I w ogóle tutaj jednego peta możemy przerobić na golda, jeżeli chodzi o te sekrety z poprzedniego eventu i chyba nawet kolejnego toksika możemy sobie zrobić, tylko na razie mi to się chyba średnio opłaca. Na razie bym w sumie tego nie robił, zobaczmy jak teraz będziemy szybko dynie farmić. No powiem wam, że teraz leci to całkiem nieźle, jak widzicie. Jestem ciekawy, ile w 10 minut mi się udało wyfarmić tych dyni, bo wtedy będziemy wiedzieć, ile nam zajmie wyfarmienie wszystkiego. Bo jaki tu jest najdroższy upgrade? No ten na pety jest na pewno giga drogi. Na laka też jest całkiem drogi, na pewno będzie jak kolejne poziomy wbijemy. Tutaj od razu bym sobie mnożnik zrobił jeden. I w sumie dozbieram jeszcze 50 milionów na kolejny mnożnik i dopiero wtedy sprawdzimy, jak to będzie lecieć. I ile uda nam się w ciągu 10 minut wyfarmić. Bo te 50 milionów, no to będzie dosłownie chwila i będziemy sobie mogli zrobić ten upgrade. Dobra, w sumie to nawet więcej trochę wyfarmie, mamy 91 milionów, a więc sobie zróbmy tutaj kolejny upgrade na mnożnik. Dobra, jeszcze jeden zrobię, bo te 100 milionów to też będzie chwila. Albo w sumie to może wymaksujemy sobie ten upgrade i dopiero wtedy to sprawdzimy, bo najlepiej było wymaksować od razu sobie ten upgrade na ten mnożnik, bo byśmy po prostu najszybciej jedynie wtedy farmili, a więc dobra, ja sobie farmię tak teraz do 200 milionów, zobaczymy ile upgrade'ów uda nam się zrobić za te 200 milionów. Oj, właśnie, tutaj jeszcze możemy nagrodę sobie odebrać, tylko giga słabą. 1000 dyni i 10 tysięcy dyni, no to nie za dobrze. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie coś lepszego. I czy to w ogóle da się odebrać? Nie da się odebrać. W evencie letnim było tak, że mogliście sobie odebrać wszystko w pierwszy dzień. Ale tutaj już tego błędu nie popełnili drugi raz. Dobra, w sumie to mamy 300 milionów. Zobaczymy, ile tych upgrade'ów na mnożnik dyni uda się nam zrobić za 300 milionów. Jeden upgrade i tylko jeden. Dobra, to dofarmię te 50. I tego 10 już nie będę robił, bo mi się nie chce. Zrobimy tylko ten 9. No i wtedy zobaczymy, ile w 10 minut nam się uda wyfarmić tych dyni. Dobra, mam 260 milionów, a więc zróbmy sobie ten 9 upgrade. I ostatni kosztuje 500 milionów, a więc tych 500 już mi się nie chce farmić, to niewiele nam zmieni. Teraz odpalam stopper i farmię przez 10 minut. Zobaczymy, ile przez 10 minut uda się tego wyfarmić. Dobra, i w 10 minut udało nam się wyfarmić 727 milionów, a więc chyba całkiem git. Jeszcze wszystkiego na pewno nie zrobimy za to, ale na pewno na początku musimy sobie zrobić laka i później tutaj szybko się otwiera. Na początku zacznijmy od laka, to w sumie będzie najdroższe 150, 1,5 biliona. Dobra, to może tutaj zróbmy sobie to, to powinniśmy wymaksować, to mamy wymaksowane. Tutaj w sumie moglibyśmy sobie zrobić albo na pety, albo na mnożnik kliknięć. Dobra, zróbmy mnożnik kliknięć, znaczy mnożnik kliknięć, mnożnik dyni, bo musimy więcej tych dyni w takim razie zdobyć. Za resztę możemy jeszcze sobie trochę to wymaksować. 5 na 10 mam, ale to nie jest coś super ważne. Dobra, musimy na pewno tego więcej zdobyć, tylko teraz zrobiłbym jedną rzecz, bo przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Musimy sobie pójść na aqua, bo mamy do odebrania pewne peciki w maszynce do ewolucji i może sprawdźmy, czy oni jakichś upgrade'ów nowych nie dodali, ale z tego co widzę, to nie dodali nowych
nowych upgrade'ów, a więc dobra, pójdźmy sobie oczywiście do tej maszynki ewolucji i mam nadzieję, że w końcu będę miał swojego pierwszego Dark Peta. Wrzuciłem dwa te mityki najlepsze z poprzedniego update'u, a więc one w wersji Dark byłyby naprawdę, naprawdę dobre. I zobaczmy, dobra, mamy pierwszego Dark Peta, więc spoko, co prawda szkoda, że nie dwa, no ale ważne, że jeden Dark w końcu się trafił. Zobaczmy, ile on daje w wersji Dark. I tutaj daje 19,2 SX, a więc naprawdę dużo. Daje chyba tyle, co Secret, ten najlepszy z poprzedniego update'u, bo on wymaksowany daje 27 SX-ów, a więc ten wylewelowany może dawać tak naprawdę więcej. Dobra, ale na razie nie będę składać tych petów, możemy sobie jeszcze coś ewentualnie przerobić. W sumie to nic nie możemy przerobić. Dobra, teraz musimy dalej dropić te dynie. I w ogóle jakoś taką dziwną liczbę kliknięć mam. SPG? Ile rebirfów ja za to mogę zrobić? Bo w sumie jakby nie robiłem rebirfów cały czas, mogę za to 10 DD zrobić, a więc chyba dużo. I do kolejnej liczby ile musiałbym uzbierać? 10 SPG. No dobra, sobie zróbmy te 10 DD. Jakby teraz to i tak nie ma jakiegoś super dużego znaczenia, bo i tak trzeba czekać na event. Oczywiście odpalmy sobie tutaj jednego boosta i zróbmy sobie 10 DD. Zobaczmy, czy coś nam się tutaj zmieni. Klikamy, cyk. No i troszeczkę nam się zmieniło dosłownie. Dobra, no ale tak jak mówię, to nie ma większego znaczenia. Teraz wracamy oczywiście na event i farmię sobie dalej te dni. I w ogóle myślałem, żeby jakby zmieniać serwer co chwilę, bo te dynie dosyć wolno się respią, jak sobie tutaj to wszystko pozbieracie, ale później sobie przypomniałem, że Rebirth Champions się dosyć wolno ładuje, a więc chyba szybciej się te dynie zrespią, aniżeli Rebirth Champions się załaduje. A więc dobra, ja farmię to dalej, żebyśmy mogli sobie jeszcze trochę to poupgrade'ować. I w sumie to też kusi mnie dosyć mocno jedna rzecz, która mogłaby nam pomóc w farmieniu dyń, a mianowicie tutaj to jajko za Robuxy. Tylko no, żeby to jajko otworzyć, oczywiście musimy użyć potki tutaj na Galaxy Pety, bo wiadomo, wtedy wyleci nam Galaxy Pet. Powinien nam wylecieć, a więc sobie kliknijmy tą potkę i otwórzmy szybko to jajko, bo jeszcze za to oczywiście będziemy mogli sobie potwierać normalne jajko. O ile to się szybko tworzy, no otwieraj się, proszę, żeby wyleciał nam ten lepszy, ten shard. Dawaj tego sharda, no nie, no ta minka nam wyleciała. Dobra, za chwilę sprawdzimy, ile ta minka daje, tylko niech się to jajko pootwiera przez minutę. W sumie to niech legendy nam dropią i miejmy nadzieję, że jeszcze tutaj nam coś wyleci ciekawego. Oczywiście w wersji Galaxy. No jak na razie, jak sami widzicie, nie wygląda to za dobrze, nic nam nie leci. Tutaj mamy dwa powiadomienia. Tutaj ktoś trafił sobie Mysteriusa, w sumie kto go trafił? No tutaj jakiś taki Lightning sobie trafił, nie wiem, chyba nie Polak. Dobra, i ostatnie sekundy i niestety nic nie trafiliśmy, żadnej legendy ani żadnego mityka, ale zobaczmy, ile daje ten za Robuxy mityk. Chyba mało, nawet go tutaj nie widzę. Tutaj sobie zjeżdżamy w dół, tutaj dalej w dół, 1,2 SX-a daje. To mało, ale przynajmniej daje dużo, daje dwa razy tyle, co ten Secret, a więc będziemy mogli go założyć i nam trochę pomoże. Myślałem, że w sumie te mityki więcej będą dawać. Pamiętam, że jak był event z tutlami, to te mityki za Robuxy dawały naprawdę dużo. Dobra, ale no ja farmię dalej, żebyśmy mogli więcej tych upgrade'ów porobić oczywiście. Dobra, chwilkę mi to zajęło, ale mamy teraz 2 biliony, a więc możemy sobie już zrobić po pierwsze tutaj ten upgrade'ik, bo jest dosyć ważny, no i tutaj jeden ten i teraz 10 bilionów potrzebujemy. Z tym będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Nie wiem, jeszcze możemy spróbować ten zrobić, ale tutaj ten. Będę musiał wydropić na pewno jakieś lepsze sekrety, żeby go zrobić. Dobra, jeszcze trochę sobie po farmie, żebyśmy może troszeczkę ten bank zrobili, ale no będzie ciężko, żeby wymaksować ten upgrade oczywiście na laka. W sumie to jeszcze o jednej rzeczy kompletnie zapomniałem. Zapomniałem, żeby wpisać kod, a kod się nazywa po prostu Halloween. Zobaczmy, co za niego dostaniemy. Jednego boosta na raz 10 kliki, a więc no powiedzmy taki w miarę okej boost. Ile w ogóle już takich boostów mam? Dwa takie boosty mam, a więc zostawimy sobie go, jak będzie mieć jakieś dobre pety, będzie event na raz 10 kliki. I też w ogóle za ile się kończy sezon? Sezon kończy się za 12 dni. To na pewno jak się sezon będzie kończył, to będziemy musieli bić te top 25, bo teraz chcę dostać peta za top 25. Ale dobra, powiem wam, że dalej mi się nie chce tego farmić, a więc robię to w taki sposób teraz. Odpalam najlepsze pety, tutaj tego peta, tego, no i oczywiście tego, chociaż nie, dobra, jeszcze tutaj muszę tego zdjąć i tego założyć. No i teraz zostawiam otwieranie jajek na całą noc. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego uda nam się trafić. Miejmy nadzieję, że uda nam się trafić tego najrzadszego sekreta, kto wie, może Mysteriusa. I minęła cała noc i zobaczmy, jak wyglądają nasze pety, czy coś ciekawego nam się udało trafić. Niestety dodatkowych sekretów nam się nie udało trafić. Udało nam się trafić dużo mityków, które zaraz sobie przerobimy, ale widzę, że znowu mamy mega dużo kliknięć. Ile mogę za to zrobić ponownie rebirfów? 25 DD mogę zrobić. No to tak naprawdę opłacałoby się znowu użyć laka i, znaczy laka, podwójnego rebirfa i zrobić to z podwójnymi rebirfami. Zobaczmy, jak to się tutaj zmieni. Klikamy sobie cyk, no i powiem wam, że całkiem nieźle się zmieniło. Może nawet jakąś pozycję w topce poprawię. W sumie sprawdźmy. Wcześniej miałem 4,4, teraz mam 4,58. I czy z taką ilością poprawię jedną chociaż pozycję? No i tutaj na 19 miejsce wskoczę, więc całkiem nieźle. W sumie to chyba nawet na 18. Może nawet na 18. Mam o 0,01 więcej niż tutaj ten gościu. Dobra, ale przerób
te wszystkie pety zobaczymy, jak finalnie to będzie wyglądać. Teraz myślę, że możemy poprzerabiać sobie trochę to na Galaxy. Dobra, i w sumie mamy 24 toksiki, a więc zróbmy sobie Galaxy za to i przeróbmy to jeszcze dodatkowo na Rainbowa. Bo czemu by nie? Rainbow daje 15,2 SX-a, później wydropię sobie więcej sekretów, to z tymi sekretami po prostu będziemy dropić te dynie oczywiście. Dobra, ale zakładamy sobie tego Galaxy i mój team finalnie wygląda w taki sposób. No i w tym odcinku to będzie na tyle, a więc do następnego.